Dojechaliśmy do Wielbarka, do Wielbarku. Nie wiem w sumie sam, jak nawet to się wymawia. W tym mieście nie ma nic. Jest tylko jedna knajpa. Po to tutaj przyjechaliśmy zresztą. To jest chyba nasz blok. Szukając na Bookingu noclegów, była tylko jedna opcja tutaj. No i mamy ją, chodźcie. Ponuro tu jest, że tragedia jakaś. No, ciekawe, czy idziemy w dobrym kierunku. To chyba tutaj. Chodźcie, chodźcie. Nie jest tak źle. 170 zł za dobę, widzowie, to kosztowało. Uważam, że... 80 metrów, kuchnia, dwie sypialnie eleganckie. Uuu, to jest miasto? To jest miasto, no. Aż dziwne, że to jest miasto, bo to jest 3000 mieszkańców tutaj. Prawie tyle, co mam znajomych na Facebooku. Przyjechaliśmy tutaj, bo jest tutaj taka jedna knajpka, ale do niej idziemy dopiero jutro. Ale jest coś jeszcze, widzowie. Dzisiaj zabieram was na kebaba. Jedynego kebaba w tym mieście. No i zobaczymy, czy jako mieszkaniec tego miasta mógłbym sobie tutaj na luzie zjeść kebabika od czasu do czasu, czy musiałbym jednak wybierać się do jakichś innych miast w okolicy. Sprawdzimy to zaraz, ale idę wziąć jakiś prysznic. Co ty od rana taki zarobiony? No od rana w biurze, tak jak widać, niestety. Mieliśmy wczoraj zjeść tego kebaba, jedynego kebaba w tym mieście. Trochę zamuliliśmy, poszliśmy spać. Dzisiaj zabieram was na tego kebaba, w ogóle obudziłem się chyba chory, boli mnie gardło. Zawijamy mandżur i lecimy na kebaba, nie? To myślę, że to jest takie śniadanie, no. Jedno z lepszych. Kebab House, to jest właśnie reklama tutaj tego kebaba. Zanim pójdziemy zjeść, to pokażemy wam wszystkie największe atrakcje w tym mieście. Latało się bez rękawniczku, słoneczko się poczuło i już gardło boli. Musimy do jakiejś apteki pójść po jakiś ten. Strepsils? Nie wiem właśnie. A nic mi się nie chce dzisiaj, powiem ci. A kebaba zjeść chce się? Kebaba zjeść chce się. To jeszcze nie jest najgorzej. Bo to jest, jak nie ma ochota na kebaba, to już jest kaplica wtedy. Zimna kraina i taka wieczna dosyć. Ja jestem głupi, schowałem czapkę do walizki, człowieku. Chyba tu gdzieś jest. Coca-Cola normal. Coca-Cola Zero. Weź, przysiądź tu. Spoko, jak to robisz. Zawsze tak zamykasz, ja zawsze tak na obozach sportowych zamykałem walizkę. W jakich ty obozach sportowych, kurwa, byłeś? Grało się kiedyś w piłeczkę, wiesz? Tak. No, 6 lat. Nie no, coś tam o tobie wiem. Czytałem trochę o tobie, zanim postanowiłem mianować się moim operatorem. A na szkoda gadać. Słyszałem, co ty w Berlinie robiłeś, gdzie byłeś. Co to jest? O, szama. Kurwa, zapomnieliśmy o tym. Tu są te makarony. Kurwa, my tacy głodni byliśmy wczoraj. Masakra. Ale debile. Poszliśmy na stację po chipsy wczoraj w nocy. Tu mieliśmy 3 makarony od najlepszej Magdy Gessler, najlepszej kuchni włoskiej. A to sweter Canada Goose? Co? Canada Goose? To sweter leży chyba? Ta, to tam dla psa. Otwórz mnie to. To otwarty jest. Dzisiaj to pod szyję, czapeczka. Nie ma żartów, już czuję chorobę. A jutro mamy do ciebie odcinek nagrywać. Obawiam się, że będzie trzeba to przełożyć. Będzie dobrze, aspirynkę ci zaraz kupię. Wczoraj jak tu przyjechaliśmy w ciemnicy, było tak mrocznie. Teraz jest jasno, ale też jakoś nie powala. A powiedz widzowi, co robisz, na powie. Zapinam pas, zawsze najpierw wrzucam bieg i trzymam sprzęgło i później dopiero zapinam pas. Nie wiem dlaczego sobie to robię, po prostu cały czas musi być presja. I lecimy. Robimy lunch control na zimnym, daj mu. Na kebaba lunch control taki. Pa, 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 pa. Tygrys wielbarkowski. Zobacz, jak to ładnie jest, nagraj. Jedną z głównych atrakcji w tym mieście jest boisko do grania w wszelkiej maści sporty drużynowe, jak i indywidualne. Jedna bramka, tam jest druga bramka, tutaj jest przestrzeń. Do lasu możemy wejść na chwilę, jak chcesz. Oczywiście, że chcę. A to też jest forma atrakcji tutejszej? No myślę, że takie rzeczy trzeba doceniać, no to jest fajne akurat, że tu jest las. Lubię zawsze po lesie chodzić i zawsze mam rozkminę, że chciałbym jakiegoś gigantycznego grzyba znaleźć. Wiem, wąż rzeczny jest niebezpieczny, pamiętajcie. O, syszka. Syszunka, syszunka. Syszunieczka. Tak wygląda okolica tutaj, chyba główna ulica tej miejscowości. Poczta, piekarnia tyrolska. Bangalior. Elektromix. Spółdzielczy w Szczytnie. Apteka jest, wiesz. Chcesz coś z apteki? A Glimbax jest bez recepty już? Dobra, to wezmę. Dziękuję bardzo, miłego. Do widzenia. Ty, limonka jest do wynajęcia.
kebab Książullo. Tutaj, w Wielbarku. Człowieku, źle? Ciekawe ile, zadzwoń. 600 zł. Dobra, super. Zapisuję i dam znać. Dziękuję bardzo. 600 zł to jest mało, bardzo. To jest po 20 zł, to jest 30 zapiekanek. Bardzo mało. Może ktoś z okolic? Słuchajcie, bierzcie to, bo to dobry punkt jest. To jest dobry punkt. Nie chciałbym się tym zatruć. Nie zatrujesz się, jak? Kebabem się zatruć? Samo zdrowie mówisz? Kebab to jest siła, mięso, warzywa, trochę tych, trochę ciasta, to tak jak obiad normalnie, jak ziemniaki, wszystko to jest to samo. Kebab to jest bardzo dobre pożywienie. Kebab House Wielbark. Jak wyglądają opinie i oceny tego miejsca? 3,2 gwiazdki i 42 opinie, także nie jest to jakoś mocno oceniany punkt. Raczej mało ludzi tu chyba jada. A co piszą? Tutaj pisze, wszystko ok, tylko oszukują z płatnością karty, że nie można, nie działa albo papieru nie ma. Chciałem kebaba dla dzieci i nie dostałem, kazał mi iść do bankomatu. Smak kebaba średni, raz się trafia dobry, a innym razem niedobry. To chyba zależy od tego, który je robi. Lokal nieciekawy, wygląda obskurnie. I odpowiedź kebaba, we are sorry. Tu tak życie powoli trwa, tu nawet ludzie przez pasy idą 10 minut. Uwielbiam taki klimat, szczególnie na Mazurach takie miasteczka, nie? Słuchajcie, jak ktoś otworzy tutaj w tej budce cokolwiek, w tej limonce, przyjeżdżam i promuję za darmo ten biznes, nie? Tak. Ty też? Tak. Bo ty już powoli stajesz się dużym influencerem, w ogóle chciałem powiedzieć. O, sprzedam kaczki gotowe do zabicia pod numerem. O Boże, źle się czuję. Dobra, idziemy, bo ty musisz Słońce zjeść. Wstaje, zobacz. Jak zjesz, to będzie ci dobrze. Kebab ci zdrowia da. Moja mama mnie mówiła, że kebaba to jest siła. Kury jeszcze są. Nioski i brojlery. Co to brojlery? A, że nioski to noszą jajka? A, że brojlery to dogara? Ja też się nie znam na kurach. 12 zł kura kosztuje. A kurczaczek? Nie wiem, nie rozumiem. To ale zobacz, jak kura kosztuje 12-13 zł, a jedno jajko złotówkę, to wystarczy, że złoży 12 jaj i już ci się to opyla. No. Dzisiaj będzie ten odcinek taki trochę inny. Taki trochę inny. Ty, wiesz co? Ci powiem. No? Tu w ogóle mieliśmy iść jeszcze do knajpy Magdy Gessler po rewolucjach. Jest taka jakaś karczma leśniczanka chyba. No. Że pochodzimy po prostu trochę po Wielbarku, nagramy po prostu Wielbark film. Chodź. Wow. Dzień dobry. Czekamy na kebaba. Nie wiem, czy widzieliście to mięso. No na pewno to nie jest mięso z dzisiaj, nie? Nabite na szpadę. Dało się płacić kartą, tak jak sami widzieliście. Nie było z tym najmniejszego problemu. Czyli wyciągnęli po prostu wnioski z tej opinii, którą wam czytałem. No, ale przydałyby się tutaj jakieś kuchenne rewolucje troszeczkę, nie? Trochę czuć, że to... Odebrałem nasze kraftowe kebaby. Mam dwa kebaby, zapłaciłem za nie 30 zł, do tego trzeba było dopłacić chyba 2 zł. 4 zł. 4 zł za sercz. 17 zł za jednego małego kebaba mięso mieszane z serem. Bez sera 15 zł. Kebaby są gorące, aż mnie troszeczkę parzy ręka. Trzeba chyba po prostu spróbować. Spróbujmy, no. Spróbujmy. Dobrze, więc usiądźmy i skosztujmy. Jak tam siedzieliśmy, to pan założył nowe mięso chyba, nie? Tak, no. Ale dał nam nowe mięso? Nie. Jeszcze zafoliowane było, bo jeszcze to, które przełożył, jeszcze się smażyło. Aha, czyli po prostu założył, ale my nie mamy z tym jakby... Tak. Nie mamy korzyści z tym związanych. Tak. Okej. Okay. Miłe zaskoczenie jest takie, że to nie jest tortilla. Dobra, także mamy tutaj pitę, więc to jest bardzo dobry znak. Jeden z niewielu dobrych znaków po wizycie tam. Mamy cztery. Sosy są lekko słodkie. Oczywiście wiadomo, z jakim mamy do czynienia mięsem. Nie jest to mięso kraftowe, nie, to nawet nie stało obok mięsa kraftowego. Bardzo dużo sera tutaj pan dał. Nie wiem, czy tylko na początku,
ale zobaczcie, warstwa sera jest potężna. Wziąłem ser, no bo wiecie jak to jest z takimi kebabami, ser zawsze troszeczkę podbije ten smak. Nie jest to gotowiec najgorszej jakości, nie jest to ten taki najgorszy pasztet. Nie ma konsystencji mielonki aż takiej, znaczy no troszeczkę ma. Powiem wam, że jakbym mieszkał w Wielbarku, nie miałbym tylko ten kebab pod nosem, no bo tutaj tak jest, taka jest sytuacja, że jest jeden kebab w tym mieście. Na luzie bym go zjadł, na luzie. Naprawdę myślałem, że będzie tragedia, patrząc na lokal, patrząc na łazienkę i tam po prostu trzeba posprzątać i tyle, no. Ale myślałem, że będzie dużo gorzej, myślałem, że będzie tragedia. Wziąłem dopiero dwa gryzy, ale no, poczekajcie. Działo będzie? Pewnie. Ja pierdzielę, ostro. Mieszkasz tutaj? No, no, no. Jadłeś kebaba? No jadłem, no niewiele razy, no ale nie polecam. Nie polecasz? Nie. Ale powiem ci, że jak na jednego kebaba w mieście, to taki da się go zjeść, no. Powiem ci, że raz robią tak, a raz tak, nie? Tutaj zależy, kiedy przyjdziesz, bo tam jest różni są ci pracownicy, nie? Mhm. I jest szef, który robi dobrze, a jest współpracownik, który robi słabo, nie? Okej. Okay. No, pozdrawiam, nara. Czyli chodzi tutaj o to, kto przyrządza kebab. My chyba trafiliśmy na szefa, tak? No bo wnioskuję, że szef to właśnie był ten pan. Mogło tak być. Chociaż nie wiadomo tak naprawdę. No nic, no słuchajcie, nie jest źle. Sera jest naprawdę bardzo dużo, mięso wiadomo jakie jest jakości. Ale jest to jak najbardziej do zjedzenia i jadłem dużo, dużo gorsze kebaby w życiu, naprawdę. Cena też dobra. 17 z serem? No. Nie jest mały wcale. No nie jest mały. Ciekawe jak ten duży wygląda, nie? Duży to musi być duży. To jest najgorsze co może być, jak kupisz coś, zamówisz jakieś jedzenie w danym lokalu, a przychodzi ktoś i mówi nie polecam. To jest pyszny kebab. Nie, serio? Ja lubię takie kebaby. Mieszana, a tu też jest mieszana. Masz łagodnego sos chyba. Nie no, mieszaną ja miałem. Ser topiony taki w plasterkach. Zwykły, no. Moim zdaniem jest tu dobra proporcja mięsa do surówek. Nie ma tych warzyw tak dużo. Jest rzeczywiście sporo tego mięsa. No mięso wątpliwej jakości. Jak tam weszliśmy, to ono było już skrojone. Nie wiadomo z jak długiego okresu czasu. No ale chyba przychodząc tutaj nie nastawiałem się na nic innego. Ogólnie pozycja do zjedzenia. Tak jak mówił ten ziomek, pewnie chodzi tu o to, że kto robi ten kebab, one smakują inaczej, nie? Dla mnie to jest akceptowalne. Ten oczywiście. Nie wiem jak spod ręki innego pracownika. No dobra, ale jakbyś tu mieszkał, to byś sobie wpadł czasem na kebaba? Wiecie, najgorsze w tych ocenach tego kebaba jest to, że on teraz może być smaczny, ale za 2 godziny, jak będziemy wracali do domu, może się różnie okazać. Jeśli by smakował tak jak ten, śmiało bym tu wpadał. Wielka wyprzedaż towaru, patrzcie. Dawaj coś kupimy i wyślemy jednemu najciekawszemu komentarzowi na przykład pod tym filmem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyprzedaż towaru, pani? Tak jest, proszę pana. Ty wiesz czego ja szukam? Uh-huh. Takie halówki kiedyś były. Wiesz jakie? Uh-huh. Takie szmaciane? No, takie jakby granatowe z takimi paskami. A jaki rozmiar potrzebny? 39, 38 i po 5 zł one są. Dobra, biorę wszystkie. Pamiętacie te halówki w ogóle? To są... Ja to pamiętam bardzo dobrze. Ja to miałem z 10 par tych halówek. Słabo trochę, że takie małe rozmiary 39, ale to może dla dziewczyny ktoś będzie chciał. Bez kitu, widzowie. Mamy do rozdania 3 pary halóweczek mega giga klasyków. Znaczy to wystarczy po prostu na to spojrzeć. Jeśli widzicie te halówki i wraca wam magia wspomnień, to znaczy, że działamy na tych samych falach i możecie je wygrać. Wybierzemy 3 komentarze. Po prostu niech spróbują nas przekonać, czemu to właśnie oni powinni dostać. Tak, bez kitu, no. To jest takie najbardziej kreatywne, bo nie ma tutaj żadnych ram jakby tego komentarza. Po prostu sam komentarz musi nas przekonać do tego, że to właśnie ta osoba dostanie te buty. Dobra. Słyszeliście. Napiszcie, dlaczego to właśnie wy macie dostać od nas te buciki. My wybierzemy 3 komentarze w jakimś tam następnym filmie i wyślemy wam buty. No to wiesz. Kupujesz te buty za 5, zaraz zajeżdżasz kepsem za 15, kupujesz kurę za 12 i człowieku. I masz luks. To mogą być, człowieku, tu się nagle może okazać, że są jakieś oldschoolowe smaki, na przykład chipsów, nie? Pamiętasz te cheetosy, takie piłeczki, zielona cebulka? Mm-hmm. O Jezus. Fajne, fajne. Gdzie one są? Test coli zero. Nie widziałem jeszcze takiej. 3,50, to bierzemy 2. Trzeba wspierać tutaj lokalnie. Chcesz chałeczkę? Chcę chałeczkę. Po chałeczce se zjemy. Obkupiłeś się. Człowieku, podoba mi się życie w takim stylu. Wrzeć 2 butelki, a podejrzewam jak to smakuje. Nie, tam dobrze smakuje. Ambrozja? Pyszne. To powodzenia i miłego urlopu. Ty, to używane są chyba. No one leżą tu pewnie z 15 lat. Co
Słuchajcie, no nie są pierwszej trzeźwości, pewnie leżą tutaj parę lat na tej półce, ale jeszcze polatać można. Trzy pary takich cudeniek, kto ma wiedzieć, ten wie. Zasady znacie, piszcie w komentarzu, dlaczego to właśnie wy macie dostać jedną parę tych butów. 38 rozmiar. Drugie są chyba świeższe, bo są w takich foliowych opakowaniach. Później jest 39 i 39, także mamy dwa razy 39 i raz 38. Chodźcie, bo nam pani powiedziała, że to jest jeszcze jakiś drugi kebab. Chodźcie, zobaczymy. Gdzieś tutaj chyba. Dawaj pizzę może spróbujemy. Mówiłem pizzę salami małą, trzeba na nią czekać 15 minut. Idziemy się jeszcze przejść. Jak na taką małą okolicę, to naprawdę dużo sklepów. No. Czy ludzie tak dużo kupują? Każdy ma swój ulubiony i wiesz. A w ogóle to nie wiem, czy wiecie, ale w Wielbarku jest tartak IKEA. Czyli że co, robią tu meble? Nie meble, tylko drewno. Ścięte drzewa przyjeżdżają tutaj. No i obróbki na deskę, na wióry, na to wszystko. I stąd wyjeżdża gotowe drewno. No nie wiem, nazywa się to IKEA Industry Wielbark. IKEA Industries. Industry. 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 Dokładnie, tak? Klimatycznie dosyć. To tak odjeżdża i ty jako taki mieszczuch myślisz sobie, to już nigdy nie powróci. Te czasy to już są dawno za nami. Pizza, słuchajcie, kosztowała 24 zł. Mała. Salame. Kebab jest, słuchajcie, uważam, że jakby miasto do życia zapewnia wszystko, co potrzebne. Przypominam o konkursie. Dajcie znać, czy podobają wam się takie filmy, bo jeśli tak, to mam zamiar zwiedzić każdą mieścinę i wioskę w Polsce. Piszesz się na to? No piszę się, piszę. Piszesz? Dobrze będzie, głodny nie będziesz chodził. Sosik czosnkowy w gratisie, proszę państwa. Miło. Salami jest przykryte dosyć sporą porcją sera. Może nawet mozzarella, bo jest taki podejrzanie biały, więc to dobrze. To, że salami jest przykryte, w tym wypadku to też dobrze. Chociaż nie wiem, no mówią, że jeśli składniki przykrywa się serem w pizzerii, to chce się je jakoś ukryć. Tak słyszałem. Nie wiem, czy ty też podzielasz tą opinię. Podzielam, no. Dosyć grube ciasto. Nie no, jak dla mnie mogłoby być trochę po prostu dłużej w piecu. Sos jest bardzo słodki, bardzo, bardzo słodki. Wiadomo, że nie oczekiwałem tutaj, że znajdę jakąś po prostu perłę. Że będzie jakaś nie wiadomo jaka. Czosnkowy też bardzo słodki. Jest to zdecydowanie słodka pizza, na słodko trochę jest. Nie będę jakoś za bardzo oceniał, no. Jest średnia, ale wiele razy jadłem gorsze pizze. Taka na kaca, jakby ją zjeść, coś, nie wiem, po imprezce, wiesz. Na luzie do zjedzenia, ale no nic specjalnego. Nie przyjeżdżałbym specjalnie do Wielbarka po tą pizzę. Dwa słowa na temat pizzy i kończymy, panie Wojku. Do zjedzenia nic specjalnego. I tak, no co.